Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Dzisiaj Wam pokazuję porównanie kolumn dwugłośnikowej Labogi na V30 i czterogłośnikowego Soundmana na głośnikach tegoż producenta. Uwaga, najpierw całość. Kolumny są podpięte do Mesa Boogie Dual Rectifier, to już znacie z moich tych filmów poprzednich. Bezpośrednio jest podłączone z gitary tej srebrnej Ibanez Vital Silver 2570, przetwornik Seymour Duncan AHB2. Słuchajcie całości. Zobaczmy klina, jak będzie szedł na obu kolumnach. Teraz idzie tylko Laboga. Clean. Przester. Idziemy dalej. Teraz odtąd. Teraz idzie tylko kolumna Soundman, clean. Teraz przester.
Teraz podepnę znowu, no myślę, że to porównanie w miarę jakoś wam rozjaśniło to brzmienie i co ewentualnie warto na co zwrócić uwagę. Tutaj można od razu zarzucić temu, że to taki jeden minus, że tu mam dwójkę Labogi, a tutaj czwórkę Soundmana, więc inna jest charakterystyka brzmienia. Jednak no mniej więcej jakieś rozeznanie teraz dzięki temu macie, mam nadzieję. Od razu tutaj muszę zaznaczyć, że kolumna czterogłośnikowa ma większą obudowę, więcej ma ogólnie basu, więc pod tym względem to, co ja sobie tutaj słucham, według mnie Soundman brzmi dużo lepiej, jest bardziej mięsisty, ma bardziej brzmienie. Tu zaznaczam, że oczywiście nic nie zmieniałem w gitarze, to miałem tylko przyłączałem kolumny do wzmacniacza, bez żadnego grzebania i jedynie tylko jest gitara, kabel, wzmacniacz. Myślę, że to w miarę było jakoś przydatne. Jakby co, to piszcie ewentualnie jakieś może inne modyfikacje tego testu, więcej może szczegółów, to wszystko piszcie w komentarzach, to będę na pewno zwrócę na to uwagę i spróbuję coś innego nakręcić. Na razie. Ala Wojta.